Dzień dobry Państwu, minęła 12. Zapraszam na program Prosto z Parkietu. Ja nazywam się Piotr Sając, a dziś ze mną w studiu jest pan Paweł Soluch, prezes NeuroDevice Group. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Pawle, chciałbym na początek trochę wprowadzić naszych widzów w świat NeuroDevice Group, więc proszę w kilku zdaniach powiedzieć, czym się zajmujecie. W samym NeuroDevice Group, bo w tej chwili jest już trochę więcej spółek wokół nas, zajmujemy się nowymi technologiami w neuronaukach, w neuroscience, ale wychodzimy też trochę szerzej niż sama neuronauka taka związana z mózgiem, bo też mówimy o wirtualnej rzeczywistości, zajmujemy się też eye trackingiem, czyli śledzeniem ruchu gałki ocznej, także to już jest taka silna grupa, która działa w tematach medycznych. Czyli łączycie medycynę z takim światem nowych, zaawansowanych technologii? Dokładnie tak. A czy wasz zespół to są i programiści, i medycy, czy medycy, którzy są programistami? To są w inżynierowie i w medycy, i psychologowie, i mamy też designera takiego użytkowego, także całą grupę ludzi. Mamy grupę, która odpowiada za realizację projektów naukowych, rozliczanie tych projektów, administracja, także już trochę duży zespół. Dużo macie produktów już na swoim koncie? Skomercjalizowanych, takich dostarczonych na rynek mamy 3. Z tym, że to są produkty zupełnie inne niż ten, o którym dzisiaj będziemy rozmawiali, bo to są produkty wysokospecjalistyczne, takie przeznaczone do zazwyczaj szpitali klinicznych, dla naukowców, którzy mają na naszych produktach odkrywać nowe zjawiska w medycynie czy hipotezy. Mhm. No skoro pan już wywołał to urządzenie, o którym będziemy rozmawiać, to właśnie do niego teraz przejdźmy. Rozwijacie urządzenie do rehabilitacji osób dotkniętych afazją. Tak. Tutaj w tle widzimy, jak to urządzenie wygląda. Ale może najpierw pomówmy trochę o samym schorzeniu. Czym jest afazja? Mhm. Afazja to jest zaburzenie mowy, które występuje po uszkodzeniu mózgu. Mówię tutaj o takiej afazji nabytej, bo też coraz więcej dzieci, coraz więcej rozpoznawanych afazji jest też u dzieci. Ja mówię tutaj o afazji nabytej najczęściej po udarach. To jest 70-80% pacjentów po udarach to są pacjenci z afazją. I po operacjach mózgu, po urazach. Z tego, co czytałem, to jest dosyć spora skala, bo to jest 1 na 250 osób na świecie, tak się szacuje? Tak. Te szacunki są właśnie, i tutaj dotykamy też trochę problemu odrzucenia pacjentów z afazją całkowicie przez społeczeństwo, ponieważ nie mogą się ci pacjenci komunikować, no to bardzo często są zamykani, po prostu separowani i dlatego też ciężko jest statystyki dobre zrobić do tego. Mówi się o tym, że 30%, bo ja mówiłem, że 70-80% pacjentów z afazją to są pacjenci poudarowi. Natomiast wśród udarów, których jest około 15 milionów rocznie na całym świecie, 30% pacjentów ma afazję. Czyli to jest około 5 milionów pacjentów rocznie na całym świecie. A skąd w ogóle pomysł, żeby zająć się właśnie tym schorzeniem? No taki też, znaczy wiele czynników, jak to zawsze. Pierwszy to myśmy 2 lata temu rozpoczęli konstruowanie stymulatora przestrzeszkowego. To był stymulator, który daje znacznie więcej możliwości niż te, które są w tej chwili na rynku. Naukowcy to dostrzegli, zaczęli wykonywać badania na tym stymulatorze i też pojawiały się wyniki badań z innych urządzeń, które pokazywały, że taka stymulacja działa pozytywnie na ośrodkowy układ nerwowy. Ona wspomaga procesy plastyczności na przykład. I ponieważ ja w swoim doświadczeniu pracowałem z takimi pacjentami z zaburzeniami między innymi mowy, to powiązałem te fakty i przedstawiliśmy naszym inwestorom potencjalnie taki projekt. I oni powiedzieli, że to jest świetny kierunek. No i też to, co się dzieje na rynku w tej chwili. Produkty niefarmaceutyczne są coraz lepiej dostrzegane przez świat medyczny. Niefarmaceutyczne, ale cały czas terapeutyczne. Mogę używać nazw, firma Bayer w tamtym roku kupiła stymulator taki obwodowy do leczenia bólu. Widzimy zainteresowanie
zainteresowanie też innych firm farmaceutycznych tego typu produktami, które są niefarmaceutyczne. I szacuje się, że w 2024 ten rynek samych stymulatorów, neurostymulacji osiągnie poziom 13 miliardów dolarów, więc to jest bardzo perspektywiczny rynek. A neurostymulacja, ona się też może przydawać w innych schorzeniach, bo ja zastanawiam się, na ile można wyleczyć uraz głowy właśnie poprzez, bo to są impulsy elektryczne, tak, prawda, jakieś o bardzo niskim natężeniu. Na ile nasz mózg może dać się wyleczyć? Czy to jest tak, że my leczymy to, co już zostało zniszczone, czy... Już tłumaczę. Czy uczymy to, co jest obok? Jest kilka procesów, które działają. Najdogodniejszym, takim najbardziej pożądanym byłoby to, żeby ośrodek, który wcześniej odpowiadał na przykład za mowę, ośrodek w mózgu, czyli rejon mózgu konkretny, żeby on nie był do końca uszkodzony, bo wtedy te pojedyncze komórki, które zostają w tym ośrodku, one przejmują całą pracę na siebie. Ale w wielu sytuacjach niestety nie ma czegoś takiego i ten ośrodek jest całkowicie uszkodzony. W związku z tym wtedy staramy się nauczyć ośrodki obok, struktury mózgowe obok tego ośrodka, albo po drugiej stronie mózgu. W przypadku zaburzeń mowy też są tacy pacjenci, którzy na przykład ulegając wypadkowi musieli mieć usuniętą prawie całą jedną półkulę mózgu, która mówiła i nauczyli się mówić od nowa. Mamy też takich pacjentów, którzy musieli być operowani, musieli mieć usuniętą część mózgu, która odpowiada za mowę i nagle oni zaczynają mówić. Więc to jest kilka procesów, które za to odpowiadają i czasem to jest nauczenie obok struktury, czasem uszkodzenie nie dotyczy w ogóle tych ognisk, tych rejonów, które odpowiadają za mowę, ale połączeń pomiędzy nimi. Bo nasz mózg to jest cała taka sieć różnego rodzaju ośrodków i te ośrodki są połączone podkorowo ze sobą, synaptycznie. I to czasem też chodzi o odbudowanie tych połączeń. Czyli nasz mózg jest tak zaawansowanym bytem, to nazwijmy, że w jakiejś innej części zupełnie może przejąć części te, które zostały zniszczone. Tak. No, bardzo zaawansowany i to jest właśnie też ta pasja, którą dostrzegamy w całym zespole NeuroDevice, że my cały czas coś nowego poznajemy. No i super, że to się dzieje tutaj nad Wisłą i w Polsce. Porozmawiamy jeszcze o tym urządzeniu. Jaka jest jego skuteczność? Bo na ten moment, o ile się dobrze orientuję, to leczenie osób z afazją polega po prostu na rehabilitacji z logopedą, który jest pewnie odpowiednio do tego przygotowany. Tak. Natomiast to urządzenie, ono zastępuje takiego logopedę, wspomaga go? I tak zostanie. To znaczy logopeda jest logopeda, neuropsycholog, neurologopeda. To są osoby, które będą cały czas zajmowały się rehabilitacją. My chcemy pomóc w dwóch kwestiach. Pierwsza to jest akceleracja tych procesów plastyczności, to znaczy przyspieszenie tych procesów samonaprawy mózgu, które identycznie się zachowują w momencie, kiedy my stymulujemy samą mową, czyli kiedy my pracujemy terapeuta-pacjent, jak kiedy stymulujemy tymi impulsami elektrycznymi. A druga rzecz, którą rozwiązujemy, to problem słabej dostępności do terapeutów, bo wszystkie systemy zdrowotne we wszystkich krajach zaopatrują pacjenta w 6, 9, czasem 12 tygodni terapii, a później pacjent jest zostawiony sam sobie. Też bardzo często jest tak, szczególnie w małych ośrodkach, że terapeuta musi się zająć w tym samym czasie 20 pacjentami. Jak to zrobić, skoro nie może? Więc my oprócz tego urządzenia chcemy zapewnić, oprócz samej stymulacji elektrycznej, my chcemy też zapewnić regularność tych ćwiczeń. To znaczy chcemy sprawdzać, chcemy pobierać opłatę za używanie tego urządzenia wtedy, kiedy ono jest używane, rzeczywiście pokazywać pacjentowi, no jeżeli ty używasz raz dziennie, raz w tygodniu, to znaczy, że tych efektów nie będziesz miał takich dobrych, jakbyś używał 5 razy w tygodniu. Mhm. A czy to urządzenie, ono już jest skończone, tak, że będzie można je niebawem kupić, czy może już można je kupić? Można je kupić w wersji dla naukowców i jest już ona w wielu ośrodkach na świecie. Przeszła certyfikację w tamtym roku, w listopadzie odebraliśmy certyfikat i od tamtego czasu sprzedajemy. Natomiast to urządzenie docelowe, które będzie, bo to urządzenie dla naukowców, ono jest skomplikowane, ma skomplikowany interfejs, trzeba je umieć obsługiwać.
założeniem tego końcowego urządzenia jest to, że to będzie urządzenie bardzo uniwersalne, ale w takim sensie usability, czyli zakładamy, wciskamy start i to ma działać samo. Algorytmy mają dobierać odpowiednie natężenie prądu w oporności skóry. Długość tej stymulacji ma być ściśle określona. I to jeszcze przed nami, to znaczy samo urządzenie istnieje, ten kształt, to tutaj akurat Państwo widzicie w zdjęcie takie w grafiki komputerowej. Natomiast my już to urządzenie testujemy. Mamy nawet dwie wersje tego, my to nazywamy headsetu. To jest. Natomiast teraz przed nami inwestycja w badania kliniczne. I zaraz wytłumaczę, co to oznacza. I dopiero po tych badaniach klinicznych będziemy mówić o tym, jak konkretnie to urządzenie jest skuteczne, w jakich grupach pacjentów z afazją pomaga, w jakich nie pomaga. Nie chcemy uciekać zupełnie od takich sytuacji. Znaczy, spodziewamy się, że w pewnych grupach pacjentów to niestety nie będzie działało, bo takie są doniesienia w przypadku leczenia depresji, w przypadku leczenia bólu, w przypadku leczenia guzów mózgu, glejaków wielopostaciowych, do których używane jest to urządzenie pooperacyjnie. Wspominał Pan o zainwestowaniu w badania kliniczne, to rozumiem, że będą potrzebne pieniądze też na to? Tak, tak, tak. Jak najbardziej, jak zawsze są potrzebne pieniądze. My dotąd to urządzenie robiliśmy własnymi siłami, zainwestowaliśmy w własne pieniądze. Model firmy jest taki, że my też sprzedajemy, dystrybuujemy różnego rodzaju narzędzia dla naukowców. Mówię tu o urządzeniach. I te pieniądze, które idą z tej dystrybucji, one trafiają na inwestycje do R&D. I tak powstało parę nowych projektów. Natomiast w tym momencie zdecydowaliśmy się sięgnąć po pieniądze z rynku po to, żeby móc sprawniej przeprowadzić te badania kliniczne. Mamy już wybrane konkretne centra, w których te badania będą przeprowadzone. No i liczymy też na Shivasa, wygraną w Shivasie. Zresztą mogę się pochwalić, jest Pan pierwszą osobą, która o tym usłyszy medialnie, że dwa dni temu wygraliśmy w MedTech Europe nagrodę. To jest taka organizacja i taka konferencja, która zrzesza najnowsze technologie medyczne. Najpierw przeszliśmy selekcję, zostaliśmy wybrani jako 15 startupów i wśród tych 15 mieliśmy wystąpienie przed jury, absolutnie medycznym jury, które przyznało nam pierwszą nagrodę i tytuł, który możemy się chwalić przez cały rok. Gratulujemy w imieniu całej redakcji. Wspomniał Pan o Shivasie, bo tutaj akurat rozgrywka cały czas trwa, można głosować. Umieścimy link pod filmem, będzie na YouTubie, będzie też na parkiet.com. Bo to jest też ciekawy konkurs, bo on jest skierowany do startupów, do firm, które są właśnie zaangażowane, odpowiedzialne społecznie, które chcą pomagać ludziom. I Wy wygraliście polską edycję, teraz walczycie w tej globalnej. Co jest główną nagrodą? Główna nagroda to jest cała pula $1 000 000, które można zbierać częściowo w poszczególnych etapach. Akurat teraz do środy, do najbliższej środy, do godziny 9 będzie można głosować internetowo do 25 kwietnia. No i tu się ścigamy. Akurat tutaj nie do końca wartość tego projektu odgrywa znaczenie, dlatego że kraje głosują na własnych kandydatów. I widzimy taką tendencję, że jeżeli jest ktoś, nie wiem, z Portugalii, no to mnóstwo osób z Portugalii głosuje. Na nas głosują Polacy, chociaż mamy bardzo dużo kibiców też w Wielkiej Brytanii. Więc zbieramy, liczymy na te głosy. I w tej edycji możemy maksymalnie otrzymać $50 000. W drugiej edycji, w której już staniemy na scenie, będziemy występowali przed jury. Tam już będzie można się wykazać tą wartością bardziej niż tylko w internecie. No i tam do wygrania jest $750 000 do też podziału zazwyczaj na 2-3 projekty najlepsze, plus $50 000 przeznaczy publiczność, która będzie głosowała siedząca tam na konkretny projekt. Czyli to łącznie to jest około $800 000? $1 000 000 to jest taka pula tych nagród, tak? Natomiast realnie około $400-450 000 ten najlepszy, gdyby we wszystkich konkurencjach wygrywał, najlepszy projekt dostanie. No ta kwota wystarczy Wam, żeby przeprowadzić badania kliniczne i wprowadzić to urządzenie na rynek?
Na pewno na większość tych działań związanych z badaniami klinicznymi, bo właśnie tutaj też chciałem wytłumaczyć, że w przypadku urządzeń i tego typu innowacyjnych narzędzi, te badania kliniczne nie wyglądają tak jak badania farmaceutyczne, że mamy najpierw na tkankach, później na zwierzętach, później na ludziach. Tutaj my mamy zrobioną, dowiedliśmy, że ten mechanizm działa, dowiedliśmy to w badaniach naukowych. Teraz posługujemy się tymi badaniami naukowymi, natomiast w badaniach czysto klinicznych dowodzimy, w jakich grupach to działa, w jakim procencie to przyspiesza, dla jakich pacjentów powinno być to stosowane. Jeszcze wracając do konkurencji waszej w Civasie, bo domyślam się, że jest tam sporo też ciekawych firm, które chcą pomagać innym ludziom. Czy pan może nam powiedzieć kilka ciekawych, które pana na przykład najbardziej zainspirowały, zaciekawiły? Myślę, że tam, wie pan, było 2600 projektów, jest 27. To już jest naprawdę śmietanka. Top of the top. Tak, dokładnie. I w zasadzie wszystkie projekty są bardzo interesujące. Interesujący jest problem braku na przykład dostępności do prądu, do energii w Afryce i kolega z RPA wymyślił takie narzędzie, które będzie odzyskiwało tą energię. Są takie rurki, które są rozłożone pod asfaltem i samochód, który przejeżdża, powoduje nacisk na te rurki i to ciśnienie, które się wytwarza, ono wytwarza prąd. To jest bardzo ciekawe. Bardzo ciekawy projekt z Włoch, w którym koledzy zbudowali rękawicę, która w zależności od ruchów będzie wypowiadała na głos słowa na przykład języka migowego. Czyli osoba, która nie mówi i nie słyszy, może się porozumiewać z osobą słyszącą, może coś tej osobie powiedzieć. Mnóstwo ciekawych rzeczy, naprawdę. Natomiast w ogóle ta idea jest niesamowita i uważam, że szczególnie takie projekty medyczne, które rzeczywiście pomagają ludziom, w których nie chodzi o pieniądze. Oczywiście chodzi o pieniądze, żeby je zainwestować, żeby móc przeprowadzić w badania albo żeby pracować nad kolejnym wynalazkiem. One są potrzebne. Na pewno tutaj nie możemy się oszukiwać, że niepotrzebne. Natomiast sama ta idea pomagania, sama ta idea zatroszczenia się o pewną grupę ludzi. Na przykład w przypadku afazji. Dotąd wszystkie badania pokazywały, że tylko 9% społeczeństwa kojarzy afazję z zaburzeniami mowy, w ogóle wie, co to jest afazja. Tylko 9% społeczeństwa i to zazwyczaj ludzie, którzy się spotkali w rodzinie z takim problemem. To ja niedawno do tych 9% dołączyłem, bo też się dowiedziałem, jak pierwszy pana spotkałem. No właśnie. A od tych kilku miesięcy, o których mówimy o tym systemie, kiedy ciągle w mediach społecznościowych pojawia się nasz hashtag #EndAphasia, widzę zainteresowanie, coraz większe zainteresowanie. Teraz w Stuttgarcie w tym tygodniu naprawdę widać było, że ci ludzie, którzy przychodzą do naszego stoiska, albo ci ludzie, którzy słuchają naszego mojego wystąpienia, oni rozumieli, o czym do nich mówię. I to jest też bardzo duży sukces. Znaczy, możemy jeszcze na koniec wybiec trochę sobie do przodu. I czy NeuroDevice, czy pan ma jeszcze jakieś plany na kolejne urządzenia związane z neurostymulacją albo z jakimiś innymi obszarami? Tak, zdecydowanie idziemy w stronę neuromodulacji, neurostymulacji. Zresztą to było założenie też przy tworzeniu tego kształtu, w jakim teraz NeuroDevice jest. Macie zidentyfikowane już schorzenia, w których tak, też chcielibyście tak, pomagać? Tak, tak. To urządzenie, ono w tej chwili jest adresowane do pacjentów z zaburzeniami mowy, natomiast następny etap dla tego urządzenia to będzie rozszerzenie o zaburzenia ruchowe po udarach, czyli niedowłady. I to na pewno przed nami, natomiast ten taki cel ostateczny to jest neuroprotezowanie. To jest taka dziedzina, w której będziemy konstruować, już zresztą nad tym częściowo pracujemy, tu zdradzam pewne sekrety, konstruujemy stymulatory, które
będą wszczepiane do ośrodkowego układu nerwowego po to, żeby odzyskiwać pacjentom, u pacjentów funkcje, które utraciły. Na przykład jeżeli mamy uszkodzony rdzeń kręgowy, przerwane są całkowicie połączenia pomiędzy mózgiem a kończynami, pracujemy nad tym, jak tą ruchomość przywrócić, robiąc taki elektryczny, elektroniczny bypass, czyli obchodząc to przerwanie. Zresztą ja za chwilę, jak od Państwa wyjdę, udaję się do Poznania i tam pierwszy z serii naszych Brainatonów, czyli taki hackathon, w którym właśnie dokładnie na tym się będziemy skupiali. Kilkadziesiąt osób z całego świata przyjeżdża, żeby pracować nad takimi zagadnieniami związanymi z neuroprotezowaniem. No to brzmi wszystko pięknie, tylko podejrzewam, że tak jak już wcześniej mówiłem, pewnie będą potrzebne pieniądze. Tak. I jako przedstawiciel trochę tego świata giełdy zastanawiam się, czy może będziecie kiedyś szukać finansowania właśnie przez rynek papierów wartościowych. Czy to giełda, czy New Connect, może equity crowdfunding? No zdecydowanie New Connect jest interesującym kierunkiem dla nas, ale myślę, że znaczy w tym momencie skupiamy się na venture debt i w tą stronę idziemy. Natomiast no, gdzieś tam na horyzoncie być może tak, być może ta giełda gdzieś kiedyś się pojawi. Teraz venture. Teraz venture, a tak. Ewentualnie... Panie Pawle, trzymamy kciuki za Chivas Venture. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Moim i Państwa gościem był pan Paweł Soluch, prezes NeuroDevice. My linki do głosowania umieścimy pod filmami. Ja zapraszam na 13 o program Rzecz o Prawie. Przypominam jednocześnie, że na YouTubie są dostępne wszystkie nagrania z Parkiet TV. A na następny program zapraszam w imieniu Andrzeja Steca w poniedziałek o 12:00. Do zobaczenia.